Jesteśmy w ogrodzie japońskim, nie bez kozery, dlatego, że odkrywcą choroby, o której będziemy dzisiaj mówić, jest Japończyk, Hakuro Hashimoto. Bo właśnie o chorobie Hashimoto będziemy mówić. Ja odtworzę tego pieska, może, żeby się bawił. Proszę Państwa, choroba Hashimoto jest bardzo często ostatnio rozpoznawana wśród pacjentów. Pacjenci dużo o niej mówią, dużo piszą. Co to jest choroba Hashimoto? Jest to autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. I mimo, że jest to choroba tarczycy, to coraz częściej uważa się, iż przyczyna tej choroby leży w jelitach. Problem z chorobą Hashimoto jest taki, że ona się prawie niczym nie objawia. Otóż rozpoznaje się ją najczęściej w sytuacji, kiedy Pacjent w czasie rutynowych badań ma podwyższone stężenie TSH, podwyższone miano przeciwciał anty-TPO albo antytG, czasami także obniżony poziom FT4. To poziom hormonów tarczycy. Ona nie objawia się niczym i jest chorobą, którą się też prawie w ogóle przyczynowo nie leczy. Nie leczy się jej z użyciem leków syntetycznych. Natomiast można stosować pewne postępowanie z użyciem ziół, ale żeby o tym postępowaniu państwu powiedzieć, to muszę wrócić do tej hipotezy trawiennej powstawania choroby Hashimoto. Otóż jest taka koncepcja, iż nasze jelito w czasie jedzenia pewnych pokarmów, na przykład glutenu, który wchodzi w skład mąki pszennej, Staje się przenikliwe dla antygenów. Antygeny, pod postacią białek, polipeptydów, bakterii, wirusów, przenikają przez to nieszczelne jelito i wywołują reakcję immunologiczną już za ścianą tego jelita. Ta reakcja polega na tym, że produkuje nasz organizm przeciwko przenikającym antygenom przeciwciała. Te przeciwciała łączą się z przenikniętymi drobinami na przykład glutenu czy białek tworząc kompleksy immunologiczne ale one mogą również krążyć te przeciwciała po całym organizmie i teraz cóż się dzieje okazuje się że nasz organizm te przeciwciała w naszym organizmie mogą się pomylić i wziąć za patogen część naszego ciała po prostu ten antygen, który przeniknął przez ścianę jelita, może być podobny w swej budowie do cząstki naszego ciała, na przykład do komórek tarczycy. I cóż się wtedy dzieje? Przeciwciała atakują komórki tarczycy, myśląc, że jest to ten przeniknięty przez ścianę jelita antygen. Organizm się myli i uruchamia mechanizm Autoimmunologiczny dochodzi do autoagresji, autoagresji wobec komórek własnego ciała. Po prostu chorujemy przez pomyłkę. Skoro wiemy z jakich powodów to się dzieje, skoro wiemy, że to jest choroba autoimmunologiczna, to czy medycyna nie ma metod terapeutycznych na to, aby sobie z tą chorobą poradzić? Otóż ma. Są leki modyfikujące odpowiedź immunologiczną, tak jak metotreksa, no bądź też inne, ale je wykorzystuje się w przypadku chorób, które nam zagrażają poważnie, bo RZTS, łuszczyca, toczeń zagraża poważnie naszemu organizmowi i wtedy wykorzystuje się te silne leki. Natomiast nie wykorzystuje się ich do leczenia. Choroby Hashimoto, bo byłoby to leczenie dżumy cholerom. One mają tak silne działania, niepożądane czasami, że po prostu no, pacjenci ich nie tolerują i dlatego też choroby Hashimoto się przyczynowo nie leczy. Ale jest sposób ziołowy, który można by tutaj wykorzystać i który potencjalnie może tą chorobę leczyć bądź modyfikować jej przebieg. Jeżeli chcielibyśmy w sposób naturalny, Hamować rozwój tej choroby, to zakładając, że etiologia pokarmowa jest rzeczywista i rzeczywiście ta hipoteza jest prawdziwa, to po pierwsze należałoby zmodyfikować dietę. Większość specjalistów uważa, że dobrą modyfikacją diety w przypadku choroby Hashimoto jest wyłączenie z diety glutenu. Ale proszę Państwa, gluten jest wszędzie. Dieta bezglutenowa wcale nie jest taka dobra i bezpieczna. Ona też niesie za sobą konsekwencje innych z kolei chorób. Więc być może jest to jakieś rozwiązanie, ale no niestety y, nie dla wszystkich y, dostępne. A co z ziołami? Jakie zioła można stosować w przypadku choroby Hashimoto, której przyczyną, jak już. Y, Uznaliśmy i przypuszczamy, jest problem z przenik przesiąkliwością jelit. Otóż można by było zastosować surowce zielarskie, które zmniejszają tą przesiąkliwość. I do tych surowców zaliczymy kwiat rumianku, kwiat nagietka, liść babki lancetowatej, kminek, koperek, anyżek. Nasiona czarnuszki, takie surowce będą hamowały proces zapalny, będą zmniejszały przenikalność błony śluzowej jelit, a przez to będą też zmniejszały możliwość kontaktu antygenu z przeciwciałami. Następnie trzeba wiedzieć, że proces zapalny, proces autoimmunologiczny, ta przenikalność, przesiąkliwość jelit, jej zwykle towarzyszą, towarzyszy alergia. Zatem olej z czarnuszki siewnej, ale w kapsułkach i z gwarantowaną zawartością ciałczynych również jest sposobem, który może nam pomóc. Ale najważniejszym surowcem zielarskim, z którym wiąże się chyba największe nadzieje, jest Korzeń piwonni białej. Korzeń piwonni białej to zioło, surowiec zielarski, który wykorzystywany jest w medycynie chińskiej już od tysięcy lat, ale dopiero niedawno odkryto, zresztą w tychże Chinach, że działa on podobnie jak metotreksat czyli wykorzystywany jest już w leczeniu, czy może w suplementacji diety, w przypadku chorób takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, jak toczeń, jak łuszczyca. Tych przynajmniej y, kierunkach y, terapeutycznych badania naukowe były prowadzone. Ale może on również hamować postęp innych chorób autoimmunologicznych, jaką jest na pewno choroba Hashimoto. I stosowanie piwoni białej jest. Y, praktycznie rzecz biorąc, całkowicie bezpieczne. Pacjenci stosujący ekstrakty z tego korzenia nie wykazują działań niepożądanych, może poza jednym. Czasami u kilkunastu procent może pojawić się łagodna biegunka, która zresztą zmniejsza się, gdy zmniejszymy dawkę tego surowca. Nie, nie ma ten surowiec działań toksycznych nie uszkadza wątroby, nerek, bądź też innych życiowo ważnych narządów. Więc nadzieją dla osób z chorobą Hashimoto jest stosowanie korzenia piwonni białej. Kiedy Hakaru Hashimoto 100 lat temu wykrywał rzadkie schorzenie, jakim była choroba Hashimoto, nie przypuszczasz, że za 100 lat będzie na ustach całego świata. Choroba ta jest łagodnie przebiegająca, uszkadza tarczycę. Stosowana jest w związku z tym suplementacja w tej chorobie hormonami tarczycy, ale chyba można ją zatrzymać. Niestety nie poprzez stosowanie leków syntetycznych, a stosowanie suplementacji ziołami. Takimi, które zmniejszają przeciągliwość jelit, jak rumianek, babka lancetowata, bądź też takimi, które powodują zmniejszenie się alergii, takie jak czarnuszka siewna, ale również tym kluczowym surowcem zielarskim, który moim zdaniem właśnie takim surowcem jest, korzeń, ekstraktem z korzenia piwoni białej.